Grzegorz odpowiedzialny będzie za trenowanie z tymi najmłodszymi, czyli Szkółka Żużlowa, ale to też mówimy o tych zawodnikach, tych młodych chłopakach 250. Też będziemy korzystali z rady, jeśli będzie miał czas w imprezach młodzieżowych 250-25. Także zobaczymy, jak to się potoczy, ale przede wszystkim chodzi nam o tych najmłodszych, o te pierwsze kroki, podstawy. Jest to bardzo cechłonne, a mówię, Grzegorz jest dla tych chłopaków autorytetem, kibicowali mu, a też się wychowało kilku chłopaczków na jego ściganiu, także no, myślę, że to będzie fajny magnes i no, czemu szukać w Polsce, kiedy mamy pod nosem swoich wychowanków i ludzi stąd, którzy chcą gdzieś się realizować, także no, wydaje mi się, że to jest taka wspólna przyjemność i jakaś taka fajna droga, którą można wspólnie przebyć. Zaangażowałem się w pomoc tutaj. Sam z ciekawości jestem zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Pomoc, żeby popracować z chłopakami, tymi najmłodszymi. I takie roli się podjąłem. Także od marca zaczniemy jakby taką pracę na torze, w parkingu i zobaczymy, jak to będzie wychodzić mi. Na pewno jest to osoba z autorytetem dla tych najmłodszych, wychowanek, czyli osoba stąd, z Zielonej Góry, która osiągnęła bardzo dużo w sporcie żużlowym. Też jest jakby na początku swojej przygody z trenowaniem. Jeszcze czynny zawodnik, życzymy mu jakby jak najdłużej i w formie, no ale na pewno jest mu bliżej do końca przygody ze ściganiem niż dalej. Też byłem w tym momencie co Grzegorz. Myślę, że to jest fajny moment po rozmowie krótkiej, aby może gdzieś mieć taki plan na przyszłość. Wiadomo, dzisiaj trudno przewidzieć, jak to będzie się zachowało, jak to będzie wyglądało, czy Grzegorz się z tym sprawdzi, czy będzie mu to sprawiało frajdę, bo ja trochę tego spróbowałem i to nie jest łatwy kawałek chleba, ale dający wiele przyjemności, wiele satysfakcji. Po krótkiej rozmowie w klubie, jeżeli podejmiemy rozmowę, Grzegorz przystał na nasze jakieś tam propozycje. Też dla niego to jest jakaś przygoda, no ale zobaczymy. No, dzisiaj trudno jest wróżyć z fusów, czas pokaże, jak to wszystko się poukłada. Ja bardzo wierzę w ten projekt pod tytułem Grzegorz Walazek w Falubazie. Mamy gdzieś tam plany daleko idące, ale to mówię, zacznijmy od czegoś, tym bardziej, że Grzegorz w tym roku na pewno będzie się ścigał, także będzie łączył dwie funkcje. Myślę, że tu koniec nie będzie, bo w zupełnie innych terminach, dniach trenuje szkółka. No ale chcemy, żeby zaczął i mówię, to na pewno dla chłopaków będzie wielkie, wielkie przeżycie i wielka radość znowanie pod okiem takiego zawodnika. Nie wiedziałem na początku, jak to można pogodzić wszystko, ale jak wróciłem sobie myślami wszystkim, co się działo ostatnie lata, to zazwyczaj cały tydzień nie było większego problemu, że nie miał tego czasu, także spróbuję to pogodzić. Być może dla mnie będzie najgorszy ten początek sezonu, bo jednak jestem aktywnym zawodnikiem i tutaj stawiam się w 100% w rolę zawodnika, a to, co będę chciał zrobić, oczywiście na tyle, będę mógł, to przyjadę, to pomogę, przekażę to, co kiedyś mi zostało przekazane przez trenerów, przez kolegów z toru. No i to, co mam ze sobą, ten bagaż doświadczeń, będę próbował to przekazać tym już młodym chłopakom.